Witajcie drodzy w czwartym już odcinku z serii Wyprawy na moim kanale, gdzie poszukamy sobie owadów w lesie na Giszowcu. I jeśli odcinek się Wam spodoba, to dajcie lajka, suba i piszcie komentarze. Zachęcam również do oglądania poprzedniego odcinka z tej serii oraz innych filmów na moim kanale. Wiosną zapłodnione w poprzednim roku samice szerszenia europejskiego budują gniazdo z drewna i śliny, które może osiągać nawet 50 cm długości i składają w nim jaja. Opiekują się larwami i karmią je, a wylęgłe robotnice przejmują obowiązki matki, podczas gdy ona może się spokojnie rozmnażać. Szerszenia odżywiają się zarówno upolowanymi owadami, jak i sokami z drzew oraz owocami. Użądlenie szerszenia u osoby uczulonej może wywołać wstrząs anafilaktyczny, jednak w przypadku zdrowej osoby pojedyncze nie stanowi żadnego zagrożenia, mimo dużego bólu. Lecz Lichopospolita to jedna z najliczniejszych ważek w naszym kraju. Samce są brunatne z niebieskim nalotem na odwłoku, natomiast samice żółte z czarnym rysunkiem. Dorosłe osobniki latają od maja do sierpnia. Samce tej ważki często wygrzewają się na słońcu, siadając na drogach lub kamienistych brzegach. W locie samice można pomylić z poprzednim szerszeniem. Rusałka admirał jest jednym z najciekawszych motyli w naszym kraju, ponieważ dorosłe osobniki jesienią odlatują nad Morze Śródziemne, skąd wiosną powraca do nas nowe pokolenie tych pięknych motyli. Unikają one terenów otwartych i często można je spotkać nad brzegami lasów czy też w parkach. Dorosłe osobniki chętnie odżywiają się sokami z przejrzałych owoców oraz nektarem kwiatów, a ich gąsienice odżywiają się na liściach pokrzywy. Motyl w ciągu roku wydaje 2 pokolenia. Idąc leśną drogą, trudno by było przeoczyć zielony klejnocik na kwiecie dziewany. Jest to kruszczyca złotawka, czyli chrząszcz z rodziny poświętnikowatych, do których należy także chrabąszcz majowy. Podczas lotu kruszczyca nie otwiera pokryw, tak jak to czynią inne chrząszcze, lecz wysuwa spoza nich błoniastą drugą parę skrzydeł nadającą się do latania. Dorosłe osobniki spotykane od maja do października żerują na kwiatach, natomiast ich larwy żywią się próchnem drzew oraz krzewów. Jeśli ktoś chce, może hodować kruszczycę, zapewniając jej odpowiednią przestrzeń do latania oraz karmiąc owocami, na przykład jabłkiem. Owady te często wspólnie żerują na kwiatach, więc wystarczy znaleźć takie miejsce i po prostu zebrać tyle osobników, ile chcemy, ponieważ kruszczyce nie wykazują wobec siebie żadnych przejawów agresji. Oto przestrojnik trawnik, czyli motyl z podrodziny oczennic. I o tej podrodzinie było już w poprzednim materiale, do którego serdecznie Was zachęcam. A teraz parę słów o tym motylu. Motyl lata od czerwca do sierpnia, spotykany jest na wilgotniejszych siedliskach. Samice rozrzucają jaja podczas lotu, a dimorfizm płciowy przejawia się, gdy motyl rozłoży skrzydła, albowiem wtedy na przednim skrzydle samicy można zaobserwować 3 pawie oczka, natomiast na przednim skrzydle samca są to oczka 2. A tutaj pięknie ubarwiony chrząszcz z rodziny przekraskowatych. Jest to barczyl pszczołowiec, który na kwiatach intensywnie odżywia się pyłkiem oraz poluje na mniejsze owady. Spotkać go można od maja do sierpnia na nasłonecznionych skrajach lasów i murawach. Larwy barciaka są pazożytami w gniazdach pszczół, gdzie odżywiają się larwami i poczwarkami tych błąkówek, zjadając w ciągu rocznego życia około od 4 do 10 pszczół. W czasie zagrożenia może błyskawicznie odlecieć. Podczas spaceru lasem dostrzegłem dobrze naświetlony wąwozik, w którym nagromadziła się woda i spotkałem tutaj dużą ilość żab zielonych. Żaby zielone, w odróżnieniu od żab brunatnych, są bardziej związane z wodą i rozmnażają się po dłuższym okresie żerowania, podczas gdy u żab brunatnych ten okres jest niepotrzebny. Przy wąwozie udało mi się złapać ropuchę, o której będzie kolejny odcinek, kiedy to sobie ją nakarmimy
i przyjrzymy się bardziej rozwojowi tych głazów. Z wyprawy przywiozłem do domu samca husarza władcy, czyli jeden z największych ważek występujących w Polsce. Husarz władca jest znakomitym lotnikiem, co pozwala często oddalać mu się od zbiorników wodnych, w których żyje. W naszym klimacie husarz władca jest spotykany od maja do sierpnia. Dorosłe ważki mają zieloną głowę i tułów i charakteryzują się szerokim czarnym pasem na środku odwłoka, który u samców jest niebieski, a u samic żółto-brązowy. Ważki te są aktywnymi drapieżnikami, które w locie polują zarówno na mniejsze owady jak komary i muchówki, lecz także na większe, takie jak małe motyle, a także inne ważki. Pomagają im w tym bardzo duże oczy złożone na nawet 30 tysięcy drobnych oczek, które wypatrują ofiary dookoła głowy. Larwy husarza żyją w zbiornikach stojących dobrze zarośniętych roślinnością i charakteryzują się skrzelotkami do oddychania oraz płaską maską służącą do polowania na duże organizmy wodne. Dorosłe osobniki siadają rzadko i większość czasu spędzają w locie. Również mniejsze ofiary spożywają w locie za pomocą aparatu gębowego typu gryzącego. W dzisiejszym odcinku to tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam. Jeszcze raz zachęcam do suba, lajka i cześć.